Godzięba. Polska kolektywizacja. W latach 1948-1956 komuniści próbowali doprowadzić do kolektywizacji polskiej wsi. Edward Ochab w referacie wygłoszonym na pierwszym zjeździe PPR w grudniu 1945 roku uspokajał polskich chłopów, że stoimy na gruncie indywidualnej gospodarki chłopskiej i jesteśmy przeciw kolektywizacji. Rozwój wsi i całej gospodarki polskiej nie może być tylko kopią rosyjskiego rozwoju. Wieś polska będzie rozwijać się tak, jak tego będą sobie życzyć nasi chłopi. W tym okresie komuniści przeciwstawiali się spontanicznym inicjatywom wspólnego gospodarowania. Tworzone spółdzielnie osadniczo-parcelacyjne na terenach byłych niemieckich folwarków były prześladowane przez aparat komunistyczny. Najważniejszą przyczyną tego stanu rzeczy była niechęć komunistów do niezależnych inicjatyw niepodporządkowanych nowej władzy. Równocześnie wszelkie propozycje kolektywizacji polskiej wsi były wyciszane przez kierownictwo partii, a Gomułka w typowej nowomowie stwierdził, iż taktycznie błędne, choć programowo słuszne wysunięcie hasła kolektywizacji na obecnym stanie odbudowy naszego rolnictwa i przygotowania produkcyjnego naszego przemysłu, kadry fachowców i kadry politycznej dalekie jest od dojrzałości. Można przypuszczać, iż dopóki istniało Polskie Stronnictwo Ludowe Mikołajczyka, stronnictwo zdolne konkurować o władzę z PPR, komuniści musieli zabiegać o poparcie maksymalnej części chłopstwa i neutralizację tych chłopów, których nie można było pozyskać. Komuniści, nie chcąc stracić i tak niewielkiego poparcia na wsi polskiej, nie podnosili sprawy kolektywizacji, obawiając się słusznie reakcji chłopów. Przełomowym momentem w dziejach kolektywizacji wsi polskiej był początek 1948 roku. Decyzję o kolektywizacji w całym bloku wschodnim osobiście podjął Stalin, chcąc dokonać integracji obszaru wpływów w jeden centralnie sterowany i w pełni kontrolowany organizm. Oficjalnie nastąpiło to pod pozorem zacieśniania więzów wobec zagrożenia imperialistycznego oraz wspólnej dla krajów demokracji ludowej strategii budownictwa socjalistycznego. Dodatkowym czynnikiem, który przyspieszył zwrot w polityce rolnej, było przeświadczenie komunistów, że szczególnie na wsi odbywa się nieustanny wzrost żywiołów kapitalistycznych, walka klasowa zaostrza się, centralnym zadaniem partii jest budzenie czujności klasowej proletariatu i tworzenie frontu robotniczo-chłopskiego, realizującego hamowanie, ograniczanie i stopniowe wypieranie żywiołów kapitalistycznych zarówno w mieście, jak i na wsi. W 1948 roku zakończyła się epoka kapitalizmu. Rozpoczynał się okres totalnego uspółdzielczania i upaństwowiania. Nie bez kozery na sierpniowo-wrześniowym plenum KCPZPR poświęconym odchyleniu prawicowemu i nacjonalistycznemu Bierut podkreślił, iż dotychczasowe władze partii z Gomułką na czele utraciły socjalistyczną perspektywę rozwoju wskutek przyjęcia oportunistycznej o harmonijnym współżyciu i rozwoju sektorów państwowego, spółdzielczego i prywatnego. Wtórował mu Mintz, wskazując, iż nie ma trzeciej drogi między kapitalizmem a socjalizmem, przeto spółdzielczość produkcyjna jest nie tylko najlepszą, ale jedyną drogą wyjścia. Brak rezultatów prób spontanicznego zakładania spółdzielni produkcyjnych zmusił komunistów do zastosowania innych metod. Oprócz przymusu administracyjnego, terroru psychicznego i fizycznego, organizowano wycieczki chłopów do pokazowych kołchozów na terenie Ukrainy. Niektóre relacje z tych wycieczek nigdy nie zostały opublikowane. I tak jeden z uczestników napisał: niech chłop polski nie patrzy na to, co Rosjanie pokazali nam w owych kołchozach na Ukrainie, gdyż dla zagranicznej wystawy można się postawić o wiele nawet lepiej. Chłop polski nie wie, że za kołchozami ukraińskimi, pokazowymi, w głębi Rosji, gdzie go nigdy nie wpuszczą, istnieje stała nędza, głód i wszy. Ten rzekomy dobrobyt mieli możliwość oglądać miliony Polaków w czasie wojny od 1939 roku, miałem możliwość oglądać i ja. Inny natomiast podkreślał, iż na czas wycieczki kołchoźnikom wydano z państwowych magazynów słoninę i szynki, żeby leżało na półkach, ale mówili: nie lza kuszać, bo pojedziecie na białe niedźwiedzie.
W Rosji strasznie karają, gdy kołchoźnik ukradnie kilogram ziarna, to go czeka 9 miesięcy kryminału. To mi mówił stary kołchoźnik na ucho. W rzeczywistości na podstawie rozporządzenia o trzech kłoskach z 1932 roku za taką kradzież dawano 10 do 15 lat łagrów. Jeszcze inny dobitnie ukazywał rozdźwięk między oficjalnym wizerunkiem spółdzielni produkcyjnej na Ukrainie a rzeczywistością. U nas najbiedniejszy gospodarz ubrany jest lepiej do pracy niż u nich w dzień odpoczynkowy. Rozmawiałem z wielu kołchoźnikami i oni nie dawali wiary, że ja, 5-hektarowy gospodarz, mogę mieć konia i świnie. Mogę powiedzieć, że kołchoz jest skrajna nędza, ubóstwo, o jakim pojęcia nie macie, i demoralizacja w największym stopniu. Kołchoz to gorzej niż śmierć, której się nie boję, a na wzmiankę o kołchozie nogi mi drżą i tracę wszelką ochotę. Oprócz wypraw na Ukrainę organizowano również wyjazdy do polskich pokazowych spółdzielni produkcyjnych na tzw. ziemiach odzyskanych. Wyjazdy te stanowiły okazję do licznych nadużyć, a w ich skład wchodzili często tylko członkowie miejscowej nomenklatury, uznający wycieczki jako sposób wyszalenia się. W trakcie jednej z nich do szamotu, pod wpływem alkoholu, przez wroga zorganizowanego, uczestnicy zaczęli śpiewać „Serdeczna matko”, a po przybyciu na miejsce podarli afisze Frontu Narodowego, wykrzykiwali wulgarne słowa, wywracali ławki w świetlicy. Zdarzały się też kuriozalne sytuacje świadczące o problemach ze skompletowaniem składu takiej wycieczki, gdy na terenie powiatu radomszczańskiego uczestnikom mówiono, że wycieczka jedzie nad morze. Dopiero na punkcie, gdy trzeba było już wysiadać, uczestnicy dowiedzieli się, że przyjechali zwiedzać spółdzielnię produkcyjną. Istotną rolę w propagowaniu zakładania kołchozów spełniał Związek Samopomocy Chłopskiej, utworzony już w grudniu 1944 roku. Związek ten w zamyśle twórców miał ułatwić komunistom rozszerzenie wpływów na wsi, a następnie przejęcie kontroli nad wsią. Istniejący od końca XIX wieku ruch spółdzielczy był zdominowany przez zwolenników PSL. Związek Samopomocy Chłopskiej miał za zadanie przyzwyczajenie chłopów do zespołowej formy gospodarowania oraz eliminować wpływy bogatych chłopów. Statut ZSH wykluczał przynależność bogaczy wiejskich z grona potencjalnych członków. W połowie 1947 roku komuniści przeprowadzili reorganizację spółdzielczości zbytu na wsi, likwidując dotychczasowe formy spółdzielczości wiejskiej. Spółdzielnie rolniczo-handlowe, wiejskie spółdzielnie spożywców, na ich miejsce tworząc jednolitą sieć gminnych spółdzielni Samopomoc Chłopska. Jednocześnie zlikwidowano pozostałe jeszcze prywatne przedsiębiorstwa i sklepy na wsi. W efekcie tego procesu Samopomoc Chłopska stała się monopolistą rynku chłopskiego, ściśle kierowaną przez ludzi wiernych reżimowi. Kolejną formą promocji kolektywizacji był ruch korespondentów wiejskich, który miał za zadanie między innymi przedstawienie świata z punktu widzenia komunistów, a także wychowywanie chłopów. Ruch ten, wzorowany na sowieckim ruchu korespondentów robotniczo-chłopskich w 1950 roku, skupiał około 12 tysięcy członków. Korespondenci mieli w rodzimych wsiach i gminach szerzyć piękną ideę spółdzielczości produkcyjnej, zwalczać antynarodową działalność kułaków i spekulantów oraz brać przykład z braci radzieckich, chłopów-kołchoźników, którzy pod kierownictwem wodza i nauczyciela mas ludowych całego świata Józefa Stalina wywalczyli szczęśliwe życie nowej socjalistycznej wsi. Bezkrytyczne opiewanie życia w kołchozach, zamieszczanie donosów na kułaków sprawiło, iż zdecydowana większość polskich chłopów z wrogością traktowała jego członków. Ważną rolę w przekształceniu postaw chłopów z indywidualistycznych na kolektywne odgrywała akcja tzw. ruchu łączności fabryk ze wsią. Początku tej inicjatywy można upatrywać w roztaczaniu patronatu zakładów pracy nad wiejskimi ośrodkami maszynowymi.
W trakcie wizyt robotników na wsi organizowano propagandowe odczyty. Następnie rozpoczęto pokazy amatorskich przedstawień teatralnych, kina objazdowego, montowano odbiorniki radiowe oraz budowano świetlice. W związku z niewywiązywaniem się przez rolników ze zbyt wysokich przymusowych kontyngentów od 1951 roku brygady robotnicze, a także studenckie, otrzymały zadanie dopilnowania dostarczania obowiązkowej ilości ziemniaków, zboża i żywca. Bardzo często dochodziło przy tej okazji do brutalnego egzekwowania należności, nawet kosztem ziarna na przyszły siew, co prowadziło do postępującej degradacji polskiej wsi. Na lipcowym plenum KCPPR w 1948 roku zapowiedziano kolektywizację wsi. W pierwszej kolejności wytypowano w każdym powiecie jedną lub kilka wsi, w których miano przeprowadzić kolektywizację. Wsie te miały spełniać określone kryteria. Powinna być w nich silna organizacja partyjna, dobra urodzajna ziemia i w miarę niewielkie niezadowolenie chłopów. Rezultaty tej akcji były bardzo mizerne. Na przykład spośród 20 wytypowanych wsi w województwie lubelskim sukces osiągnięto tylko w jednym przypadku. Winą za fiasko dobrowolnej i szybkiej kolektywizacji obarczano konserwatyzm chłopski oraz duchowieństwo katolickie, które wspierało chłopów przeciwstawiających się kolektywizacji. Druga fala organizowania spółdzielni produkcyjnych nastąpiła na wiosnę 1949 roku. Sposób organizacji spółdzielni produkcyjnej był podobny na terenie całego kraju. Poprzedzała go oczywiście akcja propagandowo-polityczna, której celem było powołanie komitetu założycielskiego. Kiedy komitet był już zawiązany, zwracał się do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej o pozwolenie na założenie spółdzielni oraz o pomoc w jej organizowaniu. Następnie zwoływano zgromadzenie członków spółdzielni, na którym wybierano władzę spółdzielni. Po spełnieniu tych formalności występowano do sądu o rejestrację spółdzielni, jednak ostateczną decyzję w tej sprawie zawsze podejmował Wydział Rolny KCPZPR. Z czasem to uprawnienie scedowano na komitety wojewódzkie partii. Silny opór chłopów przeciwko kolektywizacji wsi sprawił, iż od 1951 roku coraz częściej stosowano środki przymusu. Liczne relacje chłopów ukazują prawdę o kulisach zakładania spółdzielni. I tak Jakub Tomaszuk wspominał, iż spółdzielcy zabrali mi wszystko. Moje żyto, które posiałem na jesieni 52 roku w sadzie. Żyta zabrali 600 snopów. Córkę poturbowali, a wóz mój załadowany snopami przewrócili. Jednym słowem zrobili napad. Żona innego chłopa wspominała, iż jesienią władze powiatowe PZPR z Opatowa siłą i gwałtem skłoniły mego męża Władysława do podpisania deklaracji, grożąc mu wyrzuceniem nas z dawnego czworaku folwarcznego. Jedną z najbardziej brutalnych metod werbowania nowych członków do kołchozów były przymusowe zebrania z udziałem ekip agitacyjnych, które bardzo często odbywały się nocą. Zebrania uświadamiające, napisali chłopi z Nowej Wsi, trwały od godziny 20 wieczorem do 3 rano następnego dnia przez okres 2 tygodni. Po kilkunastogodzinnej pracy w polu, przy sianiu i burakach zmuszano do spędzania całych nocy na zebraniach. Wielu rolników opóźniło pracę w polu, ponieważ po nieprzespanych nocach nie mogli następnego dnia pracować. Kilku aktywistów przybywszy do Karola Poznara, gdy po kilkunastogodzinnym indywidualnym uświadamianiu poczuł on ból serca i chciał odejść na chwilę napić się wody, jeden z aktywistów oświadczył mu, że odejść nie może, choćby nawet płonęła jego stodoła. W przypadku szczególnie opornych chłopów do akcji przystępowali funkcjonariusze UB. Pewnego dnia zamknięto, napisano w jednej z relacji, paru obywateli, 11, zamknięto nas w piwnicy. Całą noc przesłuchiwania dokonywał obywatel Dłutowski Jan, który posunął się tak daleko, że bił po twarzy pod zarzutami, że są wrogiem klasowym i spółdzielczości. W innej relacji podkreślano, iż 15 członków we wrześniu 1950 osadzono do więzienia. Matka małych dzieci została także osadzona, a dzieci płakały 3 tygodnie bez matki, wychodząc na ulicę, a drogą wtem jadą ludzie do miasta, dziwili się temu.
Niekiedy czas przetrzymywania przez UB był znacznie dłuższy. Obywatel krupiński Franciszek został aresztowany przez UB bez żadnych powodów, gdzie przesiedział 19 dni, po czym został wezwany do sekretarza POP obywatela wadowskiego Henryka. Straszono go, że zostanie ponownie aresztowany i zostało to dokonane. My zostaliśmy zmuszeni do zorganizowania spółdzielni produkcyjnej pod groźbą karabinów. Straszenie bronią było na porządku dziennym. Przysłano z powiatowego komitetu PZPR z Pińczowa obywatela Stępnia Józefa, który miał za zadanie zmuszanie obywateli do wstępowania do spółdzielni produkcyjnej, szantażując, przykładając pistolet do głowy i wymuszając podpis. O groszeniu śmiercią świadczy szereg relacji, na przykład z powiatu Rypin. Sekretarz samopomocy chłopskiej w Radominie oświadczył mi, że mnie utopi i zginę, jeśli nie zapiszę się do spółdzielni produkcyjnej. Częstą praktyką, którą posługiwało się UB oraz partyjni agitatorzy, było grożenie deportacją w głąb Rosji. Grozili, że pojedziemy na Białe Niedźwiedzie, na Sybir, że wpakują nas do więzienia, że wyrzucą nas z domów i odbiorą nam działki. Takie brutalne metody doprowadzały niekiedy do tragedii. Obywatel Surzyn groził na zebraniu mężowi, że zgnije w więzieniu. Następnie torturował męża, gwałtem zdzierając z chorej ręki tęblak i szarpiąc chorą nogę nazywał symulantem, sabotażnikiem. Po czym mąż mój, będąc bez reszty steroryzowany i zastraszony, w dniu 13 września o godzinie 12 w nocy popełnił samobójstwo przez powieszenie się. W innym przypadku w wyniku terroru w jednej z wsi województwa warszawskiego doszło nawet do tego, że po jednym z zebrań jeden z gospodarzy targnął się na życie, usiłując się powiesić. Wedle niepełnych danych w okresie największego nasilenia kolektywizacji w latach 1950-1955 przez więzienia przewinęło się około 200 tysięcy polskich chłopów. Chłopów dorabiających w mieście szantażowano groźbą zwolnienia z pracy w przypadku dalszego opierania się kolektywizacji. Chcieli, aby zadeklarował, skarżył się jeden z nich, swe przystąpienie do spółdzielni produkcyjnej. Gdy jednak nie zadeklarowałem, zagrożono mi, że zostanę z pracy zwolniony. W końcu, z upływem miesiąca stycznia 1950 roku, zostałem zwolniony z pracy. Rozgoryczenie chłopów spowodowane było także tym, iż we władzach spółdzielni znajdowali się ludzie współpracujący z Niemcami w czasie okupacji hitlerowskiej. I tak na przykład Stanisław Leśniak w czasie okupacji pomagał Niemcom, łapał ludzi do Niemiec, ostatki zboża zdzierał na kontyngenty, teraz jest przewodniczącym spółdzielni produkcyjnej. W latach 1952-1953 na skutek nieurodzaju tysiące indywidualnych gospodarstw rolnych stanęło na skraju bankructwa. Ten fakt, obok brutalnych nacisków aparatu bezpieczeństwa, spowodował skokowy przyrost spółdzielni produkcyjnych w pierwszym półroczu 1953 roku, kiedy to powstało aż 3200 nowych kołchozów. Nieomal 1/3 wszystkich założonych w latach 1948-1956. Kolektywizacja miała, wedle propagandowych materiałów, spowodować znaczną intensyfikację produkcji rolnej. W rzeczywistości, o ile przy produkcji roślinnej można mówić o podobnych w miarę wynikach jak w gospodarstwach indywidualnych, to przy produkcji zwierzęcej wyniki były o wiele gorsze. Jest to o tyle znaczące, że spółdzielnie objęte zostały preferencyjnymi stawkami podatkowymi, miały możliwość otrzymywania nisko oprocentowanych kredytów, posiadały znacznie większy i łatwiejszy dostęp do korzystania z traktorów i innych maszyn rolniczych. Miały także pierwszeństwo w elektryfikacji, melioracji gruntów rolnych i łąk, dostępie do nawozów sztucznych, zużywały 20% nawozów sztucznych, mimo iż obejmowały zaledwie kilka procent wszystkich gruntów ornych, środków ochrony roślin, specjalnie selekcjonowanych nasion siewnych oraz materiałów budowlanych. Ten niski poziom produkcji rolnej kołchozów dobitnie świadczył o nieufności chłopów do nowego stylu życia i traktowania zaistniałej sytuacji jako tymczasowej, przejściowej. Krowy i świnie, napisano w partyjnym raporcie, leżą w gnoju i nikt się tym nie przejmuje.
Ani jedna ze spółdzielni nie ma przygotowanych pasz na zimę. Nie ma kiszonek ani buraków pastewnych. Istnieje poważna obawa co do przetrzymywania w tych spółdzielniach inwentarza. Pasze treściwe otrzymywane z GS idą na użytek prywatnej hodowli. Nic też dziwnego, że udój od jednej krowy osiąga 2-3 litry mleka. W pierwszej połowie 1956 roku wszystkie spółdzielnie zrzeszały zaledwie 6% ogólnej liczby chłopów, przy czym rozpiętość regionalna wahała się od 0,8% w województwie kieleckim do 32% w szczecińskim. W starych wsiach na wschodzie i południu, gdzie stosunki między mieszkańcami były od dawna unormowane, a ziemia posiadana od pokoleń, kolektywizacja szła bardzo opornie. Inna sytuacja panowała natomiast wśród osadników na tzw. ziemiach odzyskanych, gdzie brak więzi grupowej oraz emocjonalnego związku z nową ziemią osłabiał opór i ułatwiał realizację kolektywizacji przez władzę. W tej sytuacji, po tak zwanym przełomie październikowym, ekipa Gomułki pozwoliła na likwidację istniejących spółdzielni produkcyjnych. Nie oznaczało to jednak, że zaniechano planów reorganizacji rolnictwa. Zmieniły się środki, nie było już brutalnych metod działania, jednak cele były bardzo podobne. Doktryna agrarna ekipy Gomułki zakładała, począwszy od początku lat 60., że proces ten miał być powolny, lecz stały. Planowano również stopniowe upaństwowienie lub uspołecznienie nie tylko samej produkcji rolnej, ale i związanych z nią usług. Czytał Gadający Grzyb.